Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Marvolo, a to jest Plage Inc. Evolved. Witajcie moi drodzy. Dobra, słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie... Mamy do zniszczenia ludzkość przy użyciu broni biologicznej, ale nie jest to łatwe i myślę, że czasami sporo czasu na tym spędziłem. Chyba zrobimy sobie oficjalny scenariusz i zagramy sobie, słuchajcie, czarną śmiercią. Co wy na to? Czarną śmiercią. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeden z najbardziej zabójczych chorób w historii. No, zobaczymy. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tutaj... Znaczy to jest tak, to jest bakteria. No i ta cholera robi coś takiego, znaczy ona tak, ona zabija od samego początku. Zazwyczaj przemieszcza się z nosiciela na nosiciela przy rzuciu pcheł. No ogólnie zobaczymy. Zobaczymy. To jest choróbsko, które wymordowało prawie ludzkość w średniowieczu. Znaczy może wymordowało ludzkość, to jest za mocno powiedziane, ale była dosyć bliska temu. Dobra, weźmy sobie to tutaj. Tu weźmy sobie akwacyta. Dobra, to tak zostawimy. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Oczywiście teraz czarna śmierć powraca w dzisiejszych czasach. No i zobaczymy. Dobra, nowy. Zostawmy taką nazwę. To jest łacińska nazwa czarnej śmierci. Dobra, okej. Okay. W ciągu 700 lat, słuchajcie, świat się mocno zmienił. Zaczynamy w Chinach. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, możemy troszeczkę przyspieszyć z tym początkiem. Dobra, umiejętności. Co my tu mamy? Dżuma dymieniczna. Zyskuje możliwość... No, a jest coś, co by mogło... A, to jest tutaj. Możemy się rozprzestrzeniać przez pły. Następnie przez gryzonie. Dobra, weźmy sobie to. No, słuchajcie, ona zabija. Oczywiście powoduje śpiączkę, gorączkę, martwicę oraz dymienicę. Wrzody dymieniczne. Nic przyjemnego. Zdecydowanie. Dobra. Na razie lecimy z tym. I to są objawy, słuchajcie, początkowej objawy, nie można ich usunąć. Nie można ich usunąć, trzeba z nimi po prostu żyć. Że tak powiem. Tania czysta energia. To nieładnie. Tutaj 11 aż potrzebuję. Zarazy. O, to by się przydało zrobić. 15 punktów potrzebujemy. O, punkty. Zawsze chętnie przygarnę. Dobra, wykryli nas w Chinach, słuchajcie. Pierwsze osoby już umierają. A więc... Niedobrze. Dżuma płucna. Teraz dostaliśmy możliwość rozprzestrzeniania się drogą powietrzną oraz wodną, znaczy przez płyny. No, zobaczymy. Okej. Weźmy sobie... Coś nam bardziej opłaca. No, weźmy sobie to. Tak jest. Zaraża tysiące, słuchajcie, nasze piękne choróbsko. Objawy nie idę. Pierdziele. Możemy sobie to zrobić. Co prawda to zmniejszy naszą zaraźliwość, ale pchły, które przeżyją, będą odporne na środki owadobójcze. Um,
Aha, dobra. Dobra, jesteśmy w Rosji. Kolejne kraje ładnie nam się zaraziły. Zarażamy coraz więcej państw. No i zabijamy. Cały czas. Chiny rozpoczęły pracę nad lekiem. Po prostu wspaniale, ekstra. Zaleziłem 1,5 miliona ludzi i już są problemy. Weźmy sobie to. Jesteśmy w Japonii. Kolejne kraje. Szybko. Dobra. Ptaszory. Zaraz jeszcze przez wodę poprawimy rozprzestrzenianie się. No, 12 punktów mamy. Okej, kolejne punkty skapły. Dobra, no i przydałoby się też to zrobić. 27 punkt jaszów. Dobra, Filipiny. Dokąd to płynie? No, torbiele. Torbieli nie chcemy. Gdzie są torbiele? To są torbiele. Ładnie. Dodatkowe punkty. No i słuchajcie, uderzymy sobie teraz... No, weźmy sobie to. Dobrze. No, no sporo punktów. Teraz to sobie zróbmy. Co teraz jeszcze możemy to sobie zrobić? Ale lepiej zrobimy sobie lekoodporność. Dobra. W Chinach już lotnisko zamknęli. To lipnie. Niedobrze. Już, słuchajcie, zaczynają pracę. Islandia przechodzi pracą nad lekiem. Po prostu ekstra. O niczym innym po prostu nie marzyłem. Ale to daje nam dodatkowe punkty. Rzecz jasna, to wam wydłużymy. Zrobimy sobie jeszcze odporność na leki. 10. Ile? 28 punktów potrzebujemy. No, na razie tak trochę powoli się rozprzestrzeniamy. Nie za szybko. No ale już jesteśmy w kilku krajach nowych. Weźmy sobie to. Ja wam dam badania nad lekiem. Nihuhu, moi drodzy, nihuhu. Okej, przewidywany bardzo wysoki poziom migracji ptaków. To dobrze. Ponieważ ptaki oczywiście przenoszą naszą wspaniałą czarną śmierć. W Chinach sporo ludzi już zmarło. 6% populacji świata wymordowałem. W bardzo krótkim czasie, słuchajcie. Dobra. Kolejne kraje. Możemy sobie wziąć, dajmy sobie to, to, no i jeszcze bardziej lekoodporność sobie poprawimy. Korea zaczęła się załamywać. Bardzo dobrze. Sporo punktów. Wydłużmy im badania. Mamy 27%, 22%. Dobrze to idzie. Dobrze to idzie. Dobra. Ja by tu jeszcze przyspieszyć rozprzestrzenianie się. Parę więcej ptaszorów. 25% prac nad lekiem mają. Zarażamy kolejne kraje. Tego nie chcemy. Objawy trzeba zwalczać. 4 punkty. Znaczy zwalczać dlatego, że to są tam nie dodatkowe punkty, a na razie są ważniejsze sprawy niż mordowanie ludzi. To by się przydało zrobić. Okej. To
też byłoby niezłe. Wow, ile mam punktów. Sporo tego. Weźmy sobie to. To. To też. Dobra, za niedługo będziemy mieli bardzo fajne. O, ekstremalne migracje ptaków. Dobrze. Kolejne kraje zarażane. 40 punktów mam. Rosja pada. Zbliżamy się do wymordowania miliarda ludzi. Zwiększa zaraźliwość w regionach wiejskich. Nadajmy sobie to na razie. O, to by się przydało. Co my tutaj mamy? Struktura DNA patogenu zostaje ponownie z... Jeszcze bardziej możemy spowolnić pracę nad lekiem. Bardzo ładnie. Globalne badania skoncentrowane na leku. 15% populacji wymordowana. Zmutowała po raz kolejny. O, wrzodzenie. Gdzie to jest? To jest to. Nie, jest na razie wystarczająco mocno zabójcza. Nasza czarna śmierć. Nie będę chciał w to na razie inwestować w objawy. Co my tu mamy? Zyskuje możliwość zakażenia krwioobiegu. O, to może by się, to by się przydało, myślę. Tak, teraz mamy to jeszcze dostępne. Bardzo ładnie. Ile mi zajmie czas? 168 dni. Chiny prawie wymarły. Sporo ludzi umiera, państwo zamykają granice. Niedobrze. Jak zamykają granice, to jest niedobrze. 26 punkciaszów. Dobra. Zarażajmy, zarażajmy. 50% prac nad lekiem. Przydałoby się ich troszkę cofnąć. 31. A do tego 43, sporo punktów. Dobra, kolejny objaw. Tak jest, 8 punktów dodatkowych. No słuchajcie, coraz bardziej nam to utrudniają. Pozamykali lotniska, pozamykali granice. Może być problem. W Afryce zaczynamy się coraz łatwiej, ładniej rozprzestrzeniać. Przydałoby się też zwiększyć odporność na zimno, bo widzę, że tutaj w Kanadzie, na Grenlandii i na Islandii są problemy. O, prezydent USA zachorował. Ładnie. Wysypka. Wysypki nie chcemy. Wiem, że można spowodować atak USA nuklearny na którejś z krajów dzięki właśnie temu dzięki temu, że prezydent USA zachoruje. Dobra, spowolnimy ich jeszcze bardziej. 124 dni. O, Korea. W Korei panuje anarchia. Coraz więcej ludzi umiera. Tu bardzo szybko umierają. Ładnie. Zaczęliśmy się rozprzestrzeniać. O, zmanipulowali mnie. 4% badania im przyspieszyły. Lipnie. 32%. Znaczy 32 punkty badań. Znaczy DNA będę potrzebował. 75% badań mają. Czekajmy, czekajmy. Tu w Afryce, słuchajcie, ogień po prostu. Afganistan, rząd upadł. Zaczynają upadać rządy. Bardzo ładnie, zaczynają coraz bardziej to odczuwać.
Dobra, cofnijmy ich jeszcze bardziej. By tak 47 punktów uzbierać, to byłoby pięknie. No słuchajcie, ponad połowa ludzkości wymordowana. W końcu ich badania zaczynają to odczuwać. To co się tutaj wydarzyło. W Korei jeszcze pojedyncze osoby żyją. Znaczy parę tysięcy ludzi. Nie no, ponad milion jeszcze w sumie żyje. Cały czas prowadzą badania, mimo wszystko. Przyda mi się więcej punktów. Przydałoby się ich jeszcze cofnąć w badaniach. 80% mają. 100 dni zajmą badania. Mamy 15. Dobra. Czekajmy. 82%. Kolejne punkty. Mocno dostali. 90 dni do opracowania leku. Co najmniej kilkadziesiąt tysięcy ludzi ginie. Islandia, bombardowanie zarażonych miast. Noż ty. 26. 80 dni. Dobra, zbierajmy. Dobra. No, wymordowaliśmy 4,5 miliarda ludzi. Bardzo szybko to poszło. O dziwo. Chociaż ta sytuacja na Islandii mnie bardzo niepokoi, bo ilość zarażonych nam tu spada. Dajmy to. Nie wiem, czy to było dobre posunięcie. Karaiby. Eksplozja bomby anarchistów. Karaiby nie są zarażone. Hello! Czyżby nie było mi to pisane... Czyżby nie było mi pisane dokończenie tego? Być tak blisko, jednocześnie tak daleko. 44 dni do zakończenia badań. W 95% kompletne lekarstwo. 40 dni. Zablokowali się. Jak tu. Cały czas maleje ilość zarażonych. Cholera, niedobrze. Bardzo niedobrze. Nie wiem, czy dam radę to zrobić. No i Karaiby, słuchajcie, kurde, odcięli się, no. Oj, kiepsko to widzę. Nie nam brakuje. 7 punktów, słuchajcie. No, mają lekarstwo. Mają lek opracowany. 2 dni. Leć. Ach, lek ukończyli. Tak. Zróbmy im to. Tak, uratowałem sytuację. Tu mi ilość zarażonych maleje. Lipnie. No i te Karaiby, słuchajcie. Te... Nic. Normalnie chyba nie damy rady. Zgotował mi jeszcze kaszel. Ale słuchajcie, uratowałem się przed lekiem. Twarda walka, słuchajcie. Twarda walka.
ale zaczynam mordować coraz to bardziej. No nic, słuchajcie, czyżby ludzkość miała to przetrwać? Wiele na to wskazuje. Ci tu cały czas te badania prowadzą. Ilość zarażonych spada. Bardzo niedobrze. Ludzie umierają coraz bardziej. Francja, eksplozja nuklearna. Nuklearna, przepraszam. Pustoszy kraj. Już by się spodziewał. Dobra, 49 punktów aż. 143 dni. A ci się trzymią tu, wyspiarze cholerni. No, no, może być ciężko to zrobić. Zobaczmy, co oni to tu powprowadzali. Nie o to mi chodziło. Chodziło mi o Karaiby. Porty zamknięte. Zlecono ogólne krajowe badania krwi. Granice lądowe zamknięte. Alarm epidemiologiczny. Ruchy zwierząt gospodarczych zakazane. Maski ochronne rozprowadzone. Dystrybucja środków owadobójczych. Woda butelkowana. Eksterminacja gołębi, eksterminacja szczurów. No, obronili się. Ale na serio? Aż tak? Aż tak mnie nie lubicie? Nie wiem, no. Jeszcze mi te badania zaraz ukończą. Albo i nie. Dobra, najwyższy poziom ochrony przed badaniami. No ta cholerna Islandia, no. Zaraz mi tu umrą ostatni zarażeni. Wynajdą lek, no. Mimo, że kolejne rządy upadają, ludzkość praktycznie przestała istnieć. Jeszcze w Libii ktoś żyje. Zobaczcie sobie, wszystko wymordowałem. Jeszcze tylko cholerne Karaiby nie są zarażone, a na Islandii maleje mi ilość zarażonych. Bo zostali odizolowani. No właśnie. Na Islandii zostały zamordowane te osoby. No i co? Mamy dwie niebieskie kropki na mapie. A tak cała ludzkość przestała istnieć. Się cholery po prostu? Och, kurzyli mnie. Co ja tu mogę dać? Może pójdziemy w to i stworzymy super kurę, która będzie przenosić nasze super bakterie. Co ja mam z wami zrobić, co? I latają tam, i latają. Ile tu punktów w ogóle potrzebuję? 36. No, latajcie tak, a może nawet i coś będzie z tego. Pół miliona ludzi jest jeszcze tylko zarażona. O, może teraz coś to da. Skoro oni tam i tak tu i tu wymordowali wszystkie ptaki, to nie wiem.
cokolwiek może to dać. No, na Islandii zwierzęta gospodarcze są ubijane. Będziecie dalej tak robić. Jak będziecie dalej tak robić, to po prostu... To po prostu nie będziecie mieli co jeść, no. Zdechniecie z głodu wszyscy, no. No nic, słuchajcie, moi drodzy, chyba nic z tego. Nic z tego. Nie damy rady. Po prostu wszyscy nosiciele za niedługo umrą. Ale słuchajcie, ludzkość została zmasakrowana i to bardzo mocno. Ja jestem, słuchajcie, znowu nieprzyjemnie zaskoczony tym, że znowu gdzieś na jakichś enklawach ludzie zdołali przetrwać. A tak pięknie szło. Co mi to w kolejnych punktach? Infekcje inne niż ludzkie? Tak jest, zaraziliśmy Islandię, słuchajcie. Ale co im potem, skoro... Ach, nie wyszło. No cóż, wytępiliśmy wszystkich ludzkich nosicieli. Niektórzy zdrowi ludzie przetrwali, mimo wszystko. Nie udało nam się zniszczyć ludzkości. Trwało to 1058 dni. No cóż, czasem tak bywa. Niestety nie pykło. Nie poszło tak, jak miało. Ale no cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam Was do komentowania, jak i do oceniania tego filmu. No i oczywiście do subskrybowania mojego kanału. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia. Na razie, cześć i czołem. Ciao. Do następnego.